Patrycja kazali szczerze o swojej nieuleczalnej chorobie działać na rzecz informowania o endometriozie. Video data gaps równa się 0. Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. System wideo embed. Patrycja Kazali nie kryje, że choroba zabrała jej radość życia. Cite pomponik. TV Cite Side. Patrycja Kazali jakiś czas temu zniknęła ze sceny. Gwiazda takich produkcji jak Fala Zbrodni, Londyńczycy, Rajskie Klimaty oraz Na Wspólnej czy Ranczo była na tyle rozpoznawalną postacią, że angażowano ją do udziału lub prowadzenia różnego rodzaju show. Kazali wystąpiła w Tańcu z Gwiazdami, You Can Dance, Po prostu tańcz, X Factor oraz Dance. Z uwagi na swoje doskonałe warunki wokalne chętnie też brała udział w programie Jaka to Melodia. Patrycja Kazali 2 lata temu ogłosiła, że wycofuje się z show biznesu. Powodem miała być depresja. Jednak gwiazda ujawniła ponadto, że cierpi na nieuleczalną chorobę. Jest nią endometrioza. W rozmowie z Pomponikiem Patrycja Kazali opowiedziała o tym, jak trudno było zdiagnozować, co jej dolega. Przez kilka lat odwiedzała lekarzy, którzy wykonywali dziesiątki badań i rozkładali ręce. Mój lekarz mówi, że choruję już pewnie z 15 lat. Mówiono mi, że taka moja uroda. Więc naprawdę u mnie takie objawy, które uniemożliwiły mi funkcjonowanie, nastąpiły 3-4 lata temu. Ja jeszcze dalej to ignorowałam. Na maksa trenowałam. Czułam, że wszystko mi się rozrywa. Przecinek. Jak nawet komunikowałam o tych swoich bólach mojemu otoczeniu, to nikt tego tak do końca poważnie traktował. No bo mówiłam, że czuję, że coś mi się urywa w środku, to każdy myślał, że jakby się coś w środku urwało, to by umarła. A to był wzrost endometrialny, który od lat naciekały, opowiada Kazali. Kiedy jednak codzienne czynności jak wstawanie, śmianie się, chodzenie zaczęły Patrycji sprawiać trudności, aktorka zaczęła szukać pomocy. Byłam u wielu specjalistów. Był od kręgosłupa, był neurolog, był kardiolog i wielu ginekologów. Bo wszyscy robili USG nieodpowiednią maszyną, która nie widzi endometriozy, jak ktoś nie jest właściwie przedszkolny, to nie wie. Stąd właśnie o tym mówię tak głośno. Wykrywali u mnie torbiele. Ale uznawali, że to są takie do obserwacji, a to były torbiele endometrialne. Już wtedy należało reagować, czy to farmakologicznie, czy operacyjnie. Kiedy Patrycja dowiedziała się wreszcie, że cierpi na endometriozę, poczuła ulgę. Nareszcie wiedziała, z czym się mierzy. Wcześniej zaczynała już wątpić w siebie. Ja zaczęłam już kminić, że ze mną jest coś nie tak. Bo jeżeli wszystko jest zdrowe, to znaczy, że może ja sobie wymyślam te choroby. Depresja charakteryzuje się tym, że boli cię całe ciało, a nic ci nie jest. Więc zaczęłam myśleć, że coś jest nie tak ze mną. Dlatego diagnoza, to był taki spokój i ulga, że ktoś mi uwierzył i wiem, co mi jest, mówi Patrycja. Patrycja Kazali podkreśla, że ma nadzieję, iż publiczna rozmowa o chorobie pozwoli innym też zrozumieć siebie i nie wątpić w swoje dolegliwości, a także szukać pomocy. Przez endometriozę aktorka musiała całkowicie zmienić swoje życie. Przestrzega diety przeciwzapalnej. Nie może pić alkoholu oraz jeść mięsa i niektórych produktów zbożowych. Ma też obowiązek unikania sytuacji, którym wywołują stres. Zrezygnowała z wielu projektów zawodowych, żeby ograniczyć stresogenne sytuacje. Uważam, że dostałam od losu coś pozytywnego. W ten sposób funkcjonuję, staram się działać społecznie. To jest teraz w centrum mojego zainteresowania. Wniosek jest taki, że jestem wdzięczna, że zachorowałam, bo dzięki temu odcięłam toksyny. Patrycja pozytywnie ocenia to, co ją spotkało. Przypomnijmy, że endometrioza to choroba autoimmunologiczna, w której błona śluzowa macicy, endometrium, rozrasta się poza jamą macicy. Przypomina w swoim ataku nowotwór, ale nie jest złośliwa. Na tę chwilę endometrioza jest zmorą kobiet na całym świecie, ale też Polek.
Średnio kobiety czekają 7 do 10 lat na właściwą diagnozę. Ich problemy są spłycane albo lekceważone. Słyszą, taka pani uroda, pani tak mam mówi o chorobie i problemach cierpiących na nią kobiet Kazadi.